Zosia, Czesia i Janusz. Waldek, Ania, Ela, Andrzej i Ewa. Babcia Ania i dziadek Andrzej. Babcia ma Janina, a dziadek ma Zbyszek. Jena jest babcią Irą, a Jena to jest babcia Irenka. Babcia jedna to jest Czesia, jeden dziadek to jest Jan, a druga babcia to Zofia. Babcia ma czerwony sweterek, dziadek ma szary sweter, a babcia krótkie ma włosy, dziadek też, dziadek ma wąsy. Dziadek ma wąsa, babcia ma krótkie włosy, kolejna też. Jedna babcia lubi sukienki, a druga tak mniej. I dziadek lubi koszulę. Babcia ma krótkie włosy. Jeszcze moja babcia jest szczupła. Dziadek nie ma wąsa. Ma siwe, krótkie włosy. Ona ma parasolkę i ten jest o taki beret i ten... A włosy ma o takie. Babcia Ewa ma szare włosy i loki. Babcia Ela ma krótkie włosy. I dziadek też ma krótkie włosy. Obydwie babcie mają siwe włosy i są krótko obcięte. Dziadek też ma siwe włosy i takiego dosyć długiego wąsa. Babcia Ania ma krótkie włosy i ma loki, a dziadek ma wąsy i też ma krótkie. Z babcią lubię zbierać grzyby, też czasami gotuję, a z dziadkiem czasami gram w gry planszowe, albo też czasami też chodzę na spacery. Grać w gry. Z babcią lubię gotować, a z dziadkiem lubię grać w gry planszowe. Lubię się bawić. Grać. Z dziadkiem uwielbiam jeździć na rowerach. Z babcią uwielbiam gotować. Co to, że zawsze coś znajdą do zabawy? Mnie zawsze odprowadzają do szkoły czasami. Za to, że mnie wspierają. Pomagają mi w lekcjach. Że czasami babcia mnie odprowadza, że kiedyś mnie odprowadzała do przedszkola. Za to, że mnie przyprowadzają do przedszkola. Za to, że są i zawsze mi pomagają. Za zabawki i za ubrania.